Siemano, siemano, cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie. Ja jestem Szybson, a to jest tablica subskrybujących, bardziej subskrypcji. 72 300 subskrypcji na kanale vlogowym, serdecznie zapraszam. Dzisiaj właśnie tam wleciał odcinek z Q&A, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak odpowiadam na wasze pytania z Instagrama, zapraszam bardzo serdecznie, odcinek już tam jest, możecie wejść i sobie obejrzeć. Na kanale Szybson Plus również wleciał dzisiaj odcinek, więc również serdecznie was zapraszam. 73 600 subskrypcji na nim mamy, no i 208 000 na kanale głównym, dziękuję wam bardzo. 208 500 mamy, więc za niedługo będziemy się 209 i za niedługo wbijemy 210 000. Niesamowite tempo, widzowie, jesteście niesamowici. No, a my jesteśmy w Minecrafcie. W Minecrafcie, w którym niestety nie jest zbyt kolorowo, widzowie. Nie jest kolorowo, ponieważ po pierwsze kończy mi się żarcie w ekwipunku, po drugie Emilia ma bombę zaplantowaną i no jest ryzyko, że ona zaraz po prostu, że tak powiem, zrobi boom po prostu, no i po prostu smutno jest troszkę, nie, widzowie, ale musimy znaleźć sposób na to, żeby ją jakoś z tego uwolnić. Ja tutaj, prawda, dziennik dostał, jakaś potka na niewidzialność po to, że wiecie, jakby tam, jakby Emilia miała wybuchać, to ja szybko wypijam potę i uciekam w jakąś stronę, w którą, żeby ona nie wiedziała, gdzie ja biegnę. Więc lecimy do niej i zobaczymy, co ona powie na ten temat, bo ona ostatnio zaczęła mocno panikować, że tą bombę ma i no w sumie trochę ją rozumiem. Tu Enderman jej wlazł do środka. Tak cię wzruszyła ta, prawda, praca artystyczna? Ja wybucham! Nie no, ja jeszcze wybucham. Nie. Ja wybucham, jeszcze jakieś kilometr ma tutaj przed sami. Ale jeszcze nie wybuchasz, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, Endermana tu, czekaj, tu jest Enderman, czekaj, 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 ej, ej, ej! Co? Nie płacz, czekaj, zapoganam tego Endermana, ty... Gdzie on jest? Nie wiem, to i tak nie ma znaczenia, bo wybucham. Nie no, nie wybuchniesz, spokojnie. Ogólnie musimy znaleźć sposób na to, żebyś wybuchła. Co jest? Dlaczego ty tak panikujesz? Co ty się mówisz? Ja ale nie chcę, ale dlaczego? Dlaczego taka wszechobecna panika? Wybuchnę. Nie wybuchniesz. Szukamy sposób. Co ty robisz? Co ty robisz? Kupię sobie grób. No to może nie tu, bo to jak wybuchniesz. Żartowałem. Co ty mówisz? Że takie rzeczy, takie formalne, po prostu ale to... skrzynki mi się nie chcą ustawić! Nie no! Wszystko źle! Odejdź stąd! Sprawy, połóż się, sprawdzimy, czy się zmieścisz. No, excuse me, stąd odejdź! Nie no, nie no, nie panikuj, no przecież jeszcze nie wybuchasz, no! Spokojnie, jeszcze znajdziemy sposób na to, żeby cię uwolnić. Patrz, ja na przykład, ja idę po nożyce, tniemy to. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni. Excuse me! No ja myślałem, że śpiewamy piosenkę. Dobra, mam nożyce, mam nożyce. Czekaj, idę z nożycami cię ten uwolnić. Chodź, gdzie ty jesteś? Tu. Gdzie? Poczywa. A tu. A. Milki. I teraz, i ten dźwięk z TikToka. Ten... Nie wiem, jakie tam są jakieś łacińskie słowa. Sante! Prawda, nie wiem, co tam było dalej. Nieważne, uwaga, rozcinam ci. Odsuń się. Ja! Czekaj. Jesteś tego pewny? No nie wiem, no, musimy przetestować co nie? A co jak wybuchnę? No to już, że tak powiem... Wszystko jest gotowe. No nie, panikuj, nie! Nie no, spokojnie, nie wybuchniesz, no! Ale coś trzeba... Ale ja się nie znam na rozbrajaniu bomb! No skąd ja mam wiedzieć, jak ja ci to mam zrobić? No nie wiem, nie wiem, no po prostu musimy jakieś wykonać cięcie po prostu. Tni. Jesteś pewna? A co jak źle przetnę? Bo musimy iść gdzieś po prostu, gdzieś w jakieś miejsce, które nie spowoduje szkód, jak wybuchnę. Nie no, nie możemy przesiąść, nie możemy przesiąść. Ale obiecujesz... Nie możemy, nie, czekaj, cięcie nie, bo... Obiecujesz mi, że mnie pozbierasz do kupy, jak wybuchnę? No jak będę obok ciebie stać, to raczej nie. Mhm. Więc... Fakt. Nie no, proszę cię. Ktoś wtedy nas będzie musiał pozbierać do kupy. Nie no, proszę, dobra, idziemy w jakieś miejsce i po prostu przed tymi nożyczkami. No... No nie, no nie możemy ciąć jeszcze, będziemy ciąć w ostateczności, najpierw to się trzeba dowiedzieć, ile czasu, za ile ta bomba wybuchnie. Nie. Czemu tu? Nie wiem, bo tutaj nie wysadzę... Nie no, nie mogę teraz ciąć, nie no... Słuchaj, jeżeli ja teraz wykonam ten ruch, jeżeli zrobię to cięcie, to nie będzie odwrotu. Mhm. Więc musimy poczekać, cięcie to jest ostateczność. Cięcie kabelku, wiesz o co chodzi. A póki co trzeba znaleźć jakiś sposób na rozbrojenie tego, więc...
Jak ci idzie sposób, który wczoraj ci podałem? No co, no przecież to był dobry sposób, no. Nie, no nie płacz. Nie, dobra. Słuchaj, daj a jakby tak... Daj mi te nożyczki. Nie, no nie dam ci tych nożyczek. Daj. Nie, nie mogę ci ich dać. Po prostu daj. Ale nie, no nie. Ja po prostu wybuchnę. Ale dlaczego ty chcesz już tak się poddać w ogóle? Bo i tak wybuchnę. To jest nieprawda, nieprawda, ale my przecież próbujemy rozbroić. W sensie próbujemy znaleźć sposób. Dobra, no i co? No bzyku coś tam szuka jakiegoś sposobu, no ja nie wiem, no ja mam ci zapewnić wsparcie psychiczne, ale wyjdzie, wychodzi mi to tragicznie, no. No nie wiem, będzie dobrze, tak ci powiem, będzie, nie kładź się tu. Ja będę tutaj leżeć. Czemu ty dałeś wodę? Bo... Nie wiem. Nie mam argumentu na to po prostu. No nie wiem, gdzie strumyk płynie, zwolna. Tak, szczypcon. No nie wiem, jak ja mam budować twoje stan psychiczny, jak ja sam jestem przerażony, że ty bombę masz na klacie, no. No nie wiem, no po prostu musimy, wiesz co, musimy patrzeć, musimy po prostu tak. Wiem, chodź. Gdzie zapraszam na górę. Okej, idę na górę. Tutaj. Zapraszam. To są jakieś nawet schody zrobione. Nie, ja nie wiem właśnie jakim cudem tutaj jesteś w stanie tak płynnie wyjść. Jestem mocno podejrzane. Mega dziwne. W sumie tak, ktoś tutaj był. Popatrzmy sobie na panoramę. Super, patrz na ten strumyk, ta rzeka. Na piękne pajonowo. A wiesz jak się nazywa ta, ta rzeka? Jak? Nie wiem. Okej. Nie wiem, czy trzeba ją nazwać. Mi się wydaje, że palionówka to jest, nie? Palionówka. Palionówka. Okej. Okay. Może być. No i co? Pośpiewajmy. Gdzie strumyk płynie, zwolna... Nie znam tekstu dalej. Lusiewa, zioła, maj. O, widzisz, no już jest pozytywniejszy nastrój, prawda? No i co? Że tak powiem, no time to die. No time to die. Nie, ja myślę, że wiesz co... Nie, no nie, nie, nie! No nie, no. No ale gdzie? Ty jeszcze wylądujesz na łeb. No właśnie, no o tym mówiłem właśnie. I się no później, prawda... No i o czym mówiłem, ja po prostu muszę... Ja nie wiem. Ale czemu ty chcesz to wysadzać tak na siłę? Halo, jak mam to zrobić? Zrobisz mi to? Nie, on nie zrobi. On, wiesz co, on jest średnio zaznajomiony w temacie. Myślisz? Ale, no nie wiem, no nie wiem co możemy... Patrz, o! A ty... Widziałeś to? Widziałeś mój pod tłustym tostem? Zapłać. Opłata za chlebek? Okej. Okay. Co za co zostało zapłacone? No... Nie no, śnieżkami? Ty dobrze się czujesz? Ja po prostu nie mam nic więcej przy sobie. Aktualnie. No dobra, niech ci będzie. Zaakceptuję nawet to. No dobra, słuchaj, a jakbyśmy tak na przykład... O, wiem, popatrz na to. Bzykowi wysadzono dom. Nie masz się tak źle. Widzisz, jak on wygląda? Ja tak mogę wyglądać w każdej chwili. Rozumiesz? Ja też tak będę... Ja teraz, za 5 minut, ale, za dobra, godzinę. Ale musisz przyznać, że jest w tym pewien, prawda, artyzm. Ja nie... mi ręce to padają. No naprawdę, to... ja mam dość. Ja mam dość. No nie wiem, Emilka, mi się wydaje, że idę tak, chodź. Wybuchnąć. Chodź. Idziemy jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Na przykład... Ej, mam pomysł! A jakby tak... Słuchaj, patrz. Chodź, idziemy do ciebie na chatę. Mam pewien pomysł, bo Bzyku wczoraj powiedział, że bomba pod wodą nie wybucha, nie? I spokojnie, jakby nie chcę, żebyś teraz do rzeki skakiwała na dno i się tam topiła. Ale jakby tak zmoczyć tą bombę, tak wiesz, wymoczyć, żeby ona po prostu straciła swoje właściwości, nie? Chodź na dół, pójdziemy tam do tego twojego bunkra i tam po prostu przygotujemy taką, prawda, fajną kąpiel, taką wieczną kąpiel tak zwaną. Co to znaczy wieczna? No, że z niej nie będziesz z niej wychodzić, nie? Że będziesz po prostu w niej siedzieć. Excuse me? Ja nie chcę takiej kąpieli mieć. Nienawidzę tego spadu tutaj. Jest po prostu najgorszy na świecie. Po prostu design po prostu tej, no jest po prostu tragiczny, nie?
Po prostu nie akceptuję takich, prawda, spadów. Uśmiekałam się, to było mocne, to było najśpieszniejsze. To dobrze, że się posiekałaś, bo właśnie potrzebujemy, żebyś właśnie w mokrym siedziała. Ty, no nie, ja... Dobra, to trochę potrwa. Muszę rozkopać ręką tutaj tą ścianę z betonu, co ją murujemy. Mam tam iść. Nie, już rozwalam, już jestem na końcówce. Zaraz tam będę. Trochę mnie trochę mnie łapa boli, ale no już jestem. No nie, no zabrałaś mi wszystkie itemy, ty. Nie zabrałam ci żadnego item. O kurde. Dobra. No to nieźle. Kurde. Taka sytuacja, no dobra, no to... Że tak powiem, to ty nie wzięłaś moich, to ja wezmę twoje. Ty, daj mi ten... Co to jest? No daj mi to, dziennik tosta. Okej. Czekaj, bo ja tu zabrałem wszystkie itemy, masz. Daję ci to, co twoje. Tu jest miecz. Dzięki. I kill off. Dzięki. To było twoje. Yes, to było twoje. Tak. Tu jest axolot. Co? Axolot też. Nie mam żadnego axolota. Mhm. Serio? Ciekawe. Serio nie masz? No nie. Mam wiadro z wodą. Jedno jeszcze. Czemu jak sobie umarł właśnie? Chyba ta. Fajnie. Dobra, czyli wszystko jest git. Fajne buty. Dobra, w każdym razie, podsumowując, co ja chciałem zrobić? Chciałem zrobić tak, że... Czekaj, no... Jak, gdzie by to zrobić? Dobra, zróbmy to tutaj na dole, zróbmy to tu. O, wiem, no najlepiej na świecie, no ty! Zabierz wodę, a ty masz wodę, nie? Jakąś ze sobą. Tak. Dobra, nieważne. Robimy tak. Wlej tu wodę. I wchodź do gara. Chyba się nie... O. I teraz musisz kucnąć. O, i tak moczysz bombę, widzisz? No i po prostu, że tak powiem, ty ją mocz, nie? A ja po prostu poszukam jakiegoś sposobu, nie? W sensie siku. Nie ma problemu. Czemu zabrałeś ten? Co robisz? Ha? Zupa. Excuse me? No weź to zabierz! Zupa. Good soup. Proszę cię, oddaj dawaj, tutaj to. Chodź do środka, robimy zupę. Nie robimy zupy, oddaj to tam. Dobra, axolotla tu twojego wrzucam. O kurcze, jożnik smażnik chciałem mu zrobić. Czy już pobawiłeś się? Tak. Zabierzesz to? Tak, już zabieram, wracam go z powrotem. Dziękuję. Fajnie. Dobra, tutaj to muruję, dobra. Tak, o, właśnie, idealnie, jeszcze jeden tu. Dobrze, no więc słuchaj, jeden, okay. Kuc, no bo on jest tu zamiast pod tobą musi być. Aha, okej, okay, dobra. A mam kucnąć, tu tak, ci dam, no? Żebyś mogła sobie na przykład na tym postawić fajerwerkę i na nią patrzeć. Okej. Okay. Czyli wybuchłam. Niesamowity okrzyk radości, ale ona była niezapalona. Dobra, nieważne, w każdym razie zostawiam cię tutaj. Ja wracam z powrotem, idę szukać sposobu jakiegoś, a ty mocz tą bombę, dobra? Mocz ją tak, żeby po prostu ona była... tak wiesz. Zmoczona. Mocę więc tyle. Ja lecę. Do zobaczenia. Pa. Dobra, widzowie. Nie wiem, czy to się uda, ale wydaje mi się, że namoczenie bomby może w czymś pomóc. Wiecie, na przykład, że ona będzie mniej wybuchała, na przykład, albo w sensie, że zmniejszyby jej moc. I może ona tak sobie tylko, wiecie, tak sobie po prostu pierdnie i wiecie, i na przykład... nie wiem, mi nic nie zrobi na przykład, albo w ogóle nie wybuchnie, no nie wiem, no zobaczymy w każdym razie. To jest jedyny sposób, który mi przyszedł do głowy na ten moment. Ja w tym momencie poproszę was, widzowie, o to, żebyście napisali mi w komentarzu jakieś inne sposoby, bo ja totalnie nie mam pojęcia, co mamy z tym zrobić. No i co, i widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Pozdro, cześć, pa, pa.